Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy na temat depresji. Coraz więcej osób zgłasza się do mnie o porady na temat depresji, na temat wszelkiego rodzaju stanów depresyjnych, na temat załamań nerwowych, psychicznych. Czasy są, jakie są. Nie uważam, żeby kiedykolwiek było spokojnie. Zawsze byliśmy w jakimś tam czasie, więc ciężko jest wytłumaczyć, czy to są czasy. Po prostu mieliśmy przez pewien czas jakiś komfort. Większość ludzi miała jakiś komfort psychiczny, fizyczny i nagle zostało to ucięte, oderwane. Zadziało się, jak zadziało. Ja nie będę wypowiadała się, co to jest depresja, ani jak to prowadzi, ani jak to się objawia. Są osoby, które zajmują się tym naukowo. Jeżeli macie potrzebę rozwinięcia tego zagadnienia naukowo, to szukajcie tego, jest w różnych językach, na metry. Powiem Wam o depresji energetycznie. Depresja energetycznie wygląda koszmarnie, ponieważ dusza, czyli ciało subtelne człowieka, to jest jedno i to samo. Ciało subtelne człowieka jest uwięzione w jakiejś kreacji. Kreacja polega na tym, że zadziało się coś w poprzednim życiu, w poprzednich wcieleniach. Jeżeli ktoś z tym się nie zgadza, to niech zmieni kanał. Od razu mówię, bo to nie jest zagadnienie naukowe. Aczkolwiek mogę Wam powiedzieć naukowo, ale tego jest pełno. Wracając do tematu. Ciało subtelne, tudzież dusza, stoi w jakiejś kreacji, której utknęła najprawdopodobniej kilka żyć temu, albo jedno, albo dwa życia temu. Był to moment jakiejś tragicznej śmierci przeważnie i tylko to pamięta i stoi utknięta w tej kreacji. Zostały jej zainstalowane różne implanty, podczepy, różne przeróżne, energetycznie, różne rzeczy wokół niej. I nawet taka dusza nie wie, że została jakaś część wcielona tu teraz w ciało, przez co dzieją się u niej różne dziwne rzeczy. Między innymi depresja. Depresja u nastolatków energetycznie objawia się różnie, bo wiadomo, co człowiek to kreacja, co człowiek to historia. Nie można generalizować. Ale opowiem o kilku, które widziałam i które wiem, że miały wpływ na stan depresyjny. Zgłosiła się do mnie kobieta, która kreacja, czyli dusza jej, kobieta dorosła, tak zdecydowanie po 40, zdecydowanie. I dusza jej była schowana w kącie. I teraz proszę sobie wyobrazić, jeżeli nasza świadomość lub nieświadomość stoi całe życie w kącie, czyli tamte 40 parę, 50 lat stoi w kącie, no to w końcu przyjdzie do nas nagły płacz, nagły smutek, nagły żal, nagłe rozżalenie, no bo stoi cały czas w tym kącie. Jeżeli stoi w tym kącie, to nic nie widzi poza kątem, widzi tylko kąt. Widzi, ma ograniczone, głowa spuszczona, tkwi w tych swoich lękach, strachach, bólach. Wiadomo, że wszystkie istoty, które żerowały na niej, to była dla nich pyszna energia i one kreowały, żeby ona właśnie w takiej utknęła kreacji, w takiej kreacji smutku, żalu. Ale ona jako człowiek, jako istota świetlista, jako dusza kreowała tak silnie, że tu na ziemi jej ciało fizyczne odebrało to jako smutek, żal, lęk, obawę, generując non-stop niepohamowany płacz, zagubienie. I ona w pracy grała, tak jak większość osób z depresją, w pracy grała osobę jakąś tam w miarę uśmiechniętą, w miarę żyjącą, wracała do domu i padała, bo była rozwalona energetycznie, już nie miała siły i popadała w domu, wracała do swojej depresji. Tym samym jej ciało było utknięte energetycznie, jej ciało było utknięte w tym kącie. I ona widziała tylko kąt. Druga osoba, inna dziewczyna młoda, też miała pierwsze objawy depresji, ponieważ jej ciało energetyczne było, to nazwałam, ona, telepata nazwał to w pralce, ale mnie to się skojarzyło z czyśćcem, czyli ona miała przewijane jak w pracy cały czas jakieś tam obrazy, że tego nie masz, tego nie masz, tego nie masz, tego nie masz, cały czas brak, cały czas brak, cały czas brak. Jak masz, odczuwasz brak, to w końcu czujesz w środku brak i czujesz to, że
jest ci smutno, przykro, wszyscy mają lepiej, więcej, tylko ty jedna odczuwasz cały czas brak. To było właśnie, że ona była w tej pracy, że było jej przewijane jakby na hologramie świadomościowo różne wizje, czego ona nie ma, co ona straciła, a z drugiej strony pokazywane, jak była niedobra, jak nic nie osiągnęła i w ogóle. No i to poprowadziło do ciała fizycznego, do depresji. Chciałabym Wam powiedzieć na 100%, że da się w hipnozę regresyjną, ezoteryczną według kalogerografii wyleczyć depresję, ale nie mogę tego powiedzieć. Nie mogę, ponieważ każdy człowiek jest inny. Niektórzy ludzie chcą wyleczyć się z depresji i robią wszystko, żeby się wyleczyć. Leczenie z depresji, jak wszyscy wiemy, przez psychologów wiąże się z procesem. A niektórzy nie chcą. Niektórzy są tak przyzwyczajeni do tego swojego kąta, do tej swojej pralki, do tej swojej kreacji, że nie są w stanie wyjść z depresji. Ja wiem, że na ten moment jest, już doszliśmy do ściany i jest nam bardzo ciężko, ale trzeba zapytać się samego siebie i być do siebie szczerym, co jest najtrudniejsze, czy ja chcę wyjść z depresji. Jeżeli chcę wyjść nie dla siebie, nie dla bliskich, nie, bo mam dzieci, to nie jest usprawiedliwienie. Dla siebie, jeżeli chcesz wyjść z depresji, to szukasz sobie pomocy. I wtedy to zadziała. I wtedy moja hipnoza zadziała. Bardzo często jest tak, że zgłaszają się do nas osoby, które mają depresję i są w trakcie leczenia. I na przykład już mija rok terapii, no nic, no po prostu nic. Jak depresja była, taki jest, nic się nie zmienia. Wtedy idą do nas, my zdejmujemy blokady, udrażniamy jakieś kanały, wyciągamy duszę z tej kreacji, robimy różne i rzeczywiście ciach i klient po 4 sesjach poszedł do przodu i zaprzestał. Bardzo najczęściej tak się zdarza, ale zdarza się też tak, że klient przychodzi do nas z niezdiagnozowaną depresją, przy czym ja widzę jako psycholog, jako pedagog, że to już jest depresja, że to, co on, jakie on opowiada, jakie czynniki, jak wygląda, jak się zachowuje, jak reaguje, stwierdzam, że to już jest depresja. Robiąc mu hipnozę, kończę hipnozę, czyli kończę mu wyciągać wszystko to energetycznie, co jest mu niepotrzebne, co go ściąga na dół, co mu powoduje depresję i mówię do niego, a teraz proszę iść poszukać w swojej dzielnicy terapeutę i zapisać się na 2-3 sesje do terapeuty, bo to trzeba będzie przepracować, bo emocje wybrane w hipnozie na wierzch wyjdą w życiu fizycznym. Jeżeli był wybrany pierwotny lęk, na którym nas pierwotnie złapano, dajmy na to, to ten lęk wyjdzie w życiu. Jeżeli to było niskie poczucie własnej wartości, wyjdzie. Jeżeli to było jakieś tam inne, w życiu fizycznym wyjdzie. I z tym zalecam, proszę iść z tym do psychologa i przepracować. Niektórzy mówią, że nie, ja już chodziłem, nie, więcej nie pójdę. No to nie, no trudno, no to co ja zrobię. Ale niektórzy z wielką chęcią potem korzystają z psychologa, bo wiedzą, z jaką emocją mają pracować. To ułatwia pracę. Depresja u dzieci, u młodzieży, nie u małych dzieci, małymi dziećmi nie zajmuję się, ale u dzieci, u młodzieży polega z nieprzystosowania, z braku wsparcia u rodziców. Wiadomo, że takie dzieci polegają, wszystko polega na rodzicach. Ostatnio widziałam taką scenkę, tatuś wziął swoje dzieci po rozwodzie, wziął swoje dzieci do restauracji, wykupił, co tam one sobie życzyły, stoły zestawione, w piłkę grał i tego, przy czym widzę, że ten syn jest nieprzystosowany po fryzurze, to widać, że ma problemy osobowościowe. Im dziwniej na głowie u chłopca, tym bardziej nie wie, kim jest w głowie. I widzę, że jest nieprzystosowany i zamiast wziąć go, zamiast tej bzdurnej piłki, kopania po mokrej trawie, zamiast z nim porozmawiać, że ma oparcie w ojcu, zamiast cokolwiek powiedzieć, to on kopał piłkę. I potem przychodzi do mnie właśnie taki chłopiec, no nie ten, ale taki chłopiec, bo to jest jakby powtarzalna sytuacja. Taki chłopiec przychodzi i mówi, że on nie wie, kim jest, nie wie, gdzie jest, nie wie, po co jest, nie wie, do kogo należy, on nie wie, kto się nim opiekuje, on nie wie nic. On jest rozedrgany, on stoi jak na ruchomej platformie.
I on nie wie. I on teraz potrzebuje zobaczyć, co się zadziało. On potrzebuje dowiedzieć się, kim jest od podstaw. I wchodząc w taką hipnozę, robiąc taką sesję, on dowiaduje się, czy tam też ona, to bez różnicy, że jest istotą świetlistą, że jest starszy energetycznie od swojego taty, który jest niedojrzały i że on był w którymś tam życiu ojcem dla swojego ojca i że on z nim miał jakieś tam przejścia i że teraz jakby musiał wejść w taką rolę, a nie inną i że jego jakby poczucie wartości, jego poczucie to kim jest, kim będzie, skąd jest, jakie ma oparcie, zostaje ugruntowane w momencie, kiedy zaczyna się, kiedy kończy się hipnoza, zaczyna się normalne życie po hipnozie. On nabiera takiej pewności. Młodzież teraz jest dociekliwa. Młodzież nie zadowala się, bo tak. Ja za to uwielbiam młodzież, bo oni są inteligentni, oczytani, oni żyją z telefonem w ręku, oni szybko wyczytują, weryfikują wiadomości. Jeżeli się pomylisz, list jest zweryfikowany w 3 sekundy. Bo wujek Google mówi inaczej. Tym samym oni weryfikują, czy był taki kraj, czy był taki człowiek. Oni się dogrzebują, oni wszystkie informacje udowadniają. Wszystkie. Z tym, że taki młody człowiek, jeżeli już przychodzi, decyduje się, on nie kwestionuje sam siebie. Dorośli ludzie, którzy już wyszli z okresu dorastania, powinni brać z nich przykład, ponieważ oni nie kwestionują samego siebie. Ja to widziałam, to jest moje. Tym nawet nie dyskutuj, bo to tak było. Oni tak podchodzą. Oni wiedzą, że oni wiedzą. Z dorosłymi jest trochę gorzej. Dorośli, przychodząc z depresją do terapeuty czy do psychologa, oczekują sukcesów, oczekują obietnic, oczekują cudu, oczekują nie wiadomo czego, przy czym siadają i słucham, i mów, i pracuj, i rób. Tego samego oczekują też na sesji, ale tak jak powiedziałam, sesja w depresji u mnie jest ciężką pracą. Klient musi się zebrać i musi sam pracować. Odzyska swoją energetykę. Przeważnie jest tak, że kradną w 90 tam paru procentach tą energetykę. Czyli odzyskuje swoją energię. Odzyskuje to, co stracił. Odzyskuje poczucie samego siebie. Odzyskuje władzę nad sobą. Ale reszta, te emocje wypływające po sesji, te spadki, te rozchwiania, musi przepracować sam. Teraz dzieje się też dużo rzeczy w przestrzeni. Posłuchajcie, jeżeli rzucisz kamień do wody i fala rozchodzi się i rozchodzi się i rozchodzi, tak samo jest w przestrzeni. Coraz więcej ludzi wchodzi w energię strachu, w energię lęku, obaw, oglądają pierwszy, drugi, trzeci kanał, czwarty, piąty, siódmy i wszędzie tylko wiemy co, wymawiać tego nie wolno. I oni wchodzą w tą energię strachu i lęku i generują te fale. I my, stojąc w tej wodzie, jakby w tej fali, te fale od nas się obijają. I przychodzi do nas, że my mamy poczucie lęku, strachu, zagrożenia. Ale czy to jest do końca nasze? Czy to my do końca jesteśmy w tym lęku, strachu? Czy tylko do nas dochodzi wibracja lęku i strachu? Często bywa właśnie tak, że do nas dochodzi tylko wibracja, a tego nie widać zwykłym okiem terapeuty. To dopiero widać w hipnozie, że to nie jest moje, że to jest kreacja zewnętrzna narzucona, że to, co się dzieje w telewizji, w sklepie, w pracy, to ma wpływ na nas. Ale my się tak naprawdę to my się nie boimy, tak naprawdę jesteśmy pewni siebie. Nie boimy się, znamy swój organizm, wiemy, że nie tego, ale wibracja dochodzi i wibracja. I teraz idąc do terapeuty, psychologa, pracujemy z wibracją, a nie z nami. Też jest ból, bo szkoda wydawać pieniądze albo marnować czas na pracę z wibracją, a nie z nami. Ja zawsze wolę pracować, jeżeli dochodzi taka wibracja, to zobaczmy, co ona z tobą robi. Czy zaczynasz się chwiać, chybotać, czy padasz? Bo to różnie może być. Tak więc ja uważam tak.
Depresja, jeżeli się pojawia u młodych ludzi czy u dorosłych, działajmy dwutorowo. Po pierwsze, pytamy się siebie, czy to jest w 100% moje, czy ja się boję, bo przestrzeń się boi. Czy ja odczuwam lęk, strach i zagrożenie, bo moi koledzy z pracy zostali zwolnieni. Nie wiem, dlaczego ja się utrzymam, ale zostali zwolnieni. I odczułam ich strach, bo jestem osobą współodczuwającą. Czy to jest naprawdę moje? Ja naprawdę zaczynam się bać. To jest naprawdę moje. Dostaniemy sami dla siebie, dostaniemy taką odpowiedź. Jeżeli już mamy taką odpowiedź, to czas zacząć dwutorowo. Najpierw działamy w sferze energetycznej, a potem w sferze fizycznej. Nie da się inaczej. Pamiętajmy, że najpierw musi być silny wiatr, czyli energia, żeby powalić drzewo. Nigdy nie ma drzewa, żeby waliła wiatr. A nasza konwencjonalna, taka typowa medycyna sprowadziła nas do drzewa, który wali wiatr. Czyli ciało fizyczne wali wiatr, czyli energię. A to najpierw energia, czyli działamy energetycznie, na przykład u mnie w hipnozie, albo kogoś innego, gdzie sobie życzycie, ale zadziałajcie w energii, na drzewo, czyli na ciało. I wtedy ciało jest silne, bo energia współgra i działacie, idziecie do psychologa i działacie u psychologa. I to ma wtedy sens. I to jest potwierdzone. I to mogę powiedzieć, że moi klienci po wyjściu z sesji, ci, którzy muszą, nie każdy, mówią, dobrze by było, żebyś poszedł do psychologa, bo ci wyjdzie taka emocja w trakcie życia. Tydzień czy dwa po sesji. Tak też się dzieje przeważnie. Także tyle w moim temacie na temat depresji. Jeżeli macie inne pomysły, jak można pomóc osobie z depresją, to zapraszam do nagrywania swoich filmików i wrzucania do sieci. Każde słowo jest mądre. Pamiętajcie, nie ma głupich słów. Każde słowo jest mądre. Trzymajcie się. Nie dajcie się żadnej depresji. Jesteście silnymi, cudownymi istotami, pełnymi światła. I najważniejsze, żeby pamiętać, że jesteście wypełnieni światłem i miłością. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa!